Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Dawid, te skoki dzisiejsze niezłe, ale chyba jakiś niedosyt jest. Jak oceniasz? No zdecydowanie. W pierwszej serii ten skok był dość mocno spóźniony i no, nie jestem z niego zadowolony. W drugiej serii już było troszkę lepiej, chociaż też jeszcze nie do końca nie było takiego powera na tym progu. No ale ogólnie no, jak na te skoki miejsce myślę, że jest w miarę niezłe i trzeba się rozkręcać później w miarę trwania sezonu. Była jakaś trema dodatkowa dzisiaj przed tym konkursem? No myślę, że troszkę było, ale nie jakoś dużo. Warunki oceniasz jako równe dzisiaj? Raczej tak. Tutaj były lekkie takie ruchy powietrza, ale to naprawdę takie prawie niewyczuwalne, także było w miarę sprawiedliwie. W takim razie wielkie dzięki, powodzenia w następnych konkursach. Dzięki. Jak ocenisz dzisiejsze skoki? Noga dała? No w drugim, w pierwszym też, ale w tym kierunku do przodu mi to przeleciało. Wycofało mnie i do przodu, no i ciężko było z tego odlecieć już. Ale pierwsze koty za płoty, dobry start zaliczony, chyba jesteś zadowolony. No pewnie jak na pierwszy start to przyzwoicie. No w zeszłym roku tu skoczyłem 97, także teraz jest lepiej. Na warunki chyba dzisiaj nie można było narzekać. Nie, warunki były bardzo dobre, równe do wszystkich, także... Super, do skakania. Przed Wami miesiąc przerwy, następne zawody, letnie Grand Prix dopiero w sierpniu. Jakie masz plany na ten okres? No, trenować cały czas, no w zasadzie co się naplanuje. No, trzeba trenować, wykonywać plan, no i przygotować się do następnych startów, no. Zamierzasz wystartować we wszystkich konkursach letniej Grand Prix? No tak, zamierzam we wszystkich wystartować, a jak będzie to się okaże, no. A w Pucharze Kontynentalnym rozważasz jakieś starty? Możliwe, że tak, ale to jeszcze nie wiem, w zależności od formy, jak się będę czuł i czy po prostu będę, no czy się będzie chciało jechać na Kontynental też, bo może tu blisko do Klingenthal się przejedzie, także no zobaczymy. Wierzyłeś dzisiaj w zwycięstwo Maćka? Szczerze tak. Wczoraj było widać, że go stać na naprawdę na dobre skoki. No i pokazał to dziś i wygrał. Wielkie gratulacje dla niego. Dzięki, powodzenia. Dzięki. Jak ocenisz swoje dzisiejsze skoki? No bardzo pozytywnie. Pierwszy skok rzeczywiście taki super czysty był. Ten może troszeczkę mógłby być lepszy, ale nie był zły. Myślisz, że stać cię na jeszcze więcej? No ja mam taką nadzieję. Jakie masz plany na lato, na kolejne tygodnie? No tak szczerze to jeszcze o tym nie myślałem za bardzo. No chciałbym startować w tych konkursach Grand Prix, Pucharach Kontynentalnych, no i punktować, jak najwyższe miejsca zdobywać. Myślisz, że w tym sezonie wystąpisz jeszcze w letniej Grand Prix? No chciałbym, bardzo bym chciał, a jak będzie to nie wiem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jak się czujesz na tej skoczni w Wiśle przy takiej ilości kibiców? No fajnie, czuję się fajnie. No, może kiedyś nie lubiłem tej skoczni, ale dziś już polubię. Kibice też nie zawiedli dziś. Jak warunki? Dzisiaj chyba nie przeszkadzały. Nie, dziś wiatr równy, takie same praktycznie cały czas. No i ogólnie sprawiedliwie. Dzięki, życzę powodzenia. Dziękuję.